Hej, hej! Dziś zapraszam na pyszny, domowy, syty, gęsty i mocno kwaśny kapuśniak, który gotuje się w jednym garnku. Bardzo szybko. Polecam i zapraszam. Składniki to kapusta kiszona. Ja mam tutaj kapustę sandomierską, bardzo polecam, bo jest bardzo dobra, razem już z marchewką. I tutaj mam dwie paczuszki po 500 gramów, razem z wodą oczywiście, której nie będę wylewać, więc kilogram kapusty. Kilka ziemniaków, ja dodaję dużo, bo lubię. Małe kawałki marchewki, pietruszki i selera. Jakaś dobra kiełbasa, którą lubicie. Tu jest no, dwie takie laski, ponad 30 deko. Przyprawy, sól, pieprz, kminek, liść laurowy i ziele angielskie. No i ja będę gotować w szybkowarze. Akurat mam kości od schabu, ale takie bardzo, bardzo mięsne, więc na nich zrobię. Później je obiorę z kości, jak ugotuję wywar i wrzucę do zupy. Ale możecie ugotować na żeberkach, na jakimś innym mięsie, które lubicie. No i to wszystko. Zaczynam od wywaru, więc wlewam do garnka z mięsem 2 litry wody. A w międzyczasie przygotowuję resztę, ziemniaki kroję w kostkę, a resztę ścieram na tarce o grubych oczkach. Swoją drogą nienawidzę trzeci pietruszki na tarce, kto zna ten ból, łapka w górę. Kiedy wywar zacznie się gotować, wsypuję około łyżki soli, no i zbieram szumowiny. Następnie dodaję wszystkie warzywa i kiełbasę. Wrzucam też liście laurowe i ziele angielskie. I gotuję 15 minut. Po tym czasie warzywa już troszkę zmiękły, dodaję więc kapustę, ale najpierw proponuję wyciągnąć i kiełbasę, i kości, ponieważ wszystko to już jest gotowe. Ja to zrobiłam troszkę później i wcale nie było tak prosto. Dodaję kminek. Dolewam jeszcze około litra wody i zamykam szybkowar, gotuję około 15-20 minut od momentu zamknięcia. Po tym czasie wszystko jest już gotowe. Dodaję mięso obrane od kości i kiełbasę, doprawiam tylko pieprzem, ponieważ zupa jest dosyć mocno kwaśna i już samoistnie słona. I gotowe, zupa jest dosyć gęsta, więc jeżeli lubicie rzadszą, proponuję dodać jedną paczkę kapusty, ale jest bardzo dobra, pyszna. Pozdrawiam, żegnam się z Wami, pa pa!